Wielka radość i setki powodów do świętowania. Dziesiątka w Stroszku na zmiany czekała od dawna. Placówka powstała na początku lat 80. w efekcie połączenia budynków mieszkalnych przeznaczonych dla pracowników byłej kopalni węgla kamiennego Powstańców Śląskich. Największe bytomskie przedszkole liczy 10 oddziałów, do których uczęszcza aż 250 przedszkolaków. Na co dzień dzieci korzystają tu z basenu czy ogromnej przestrzeni na korytarzach. Kompleksowe docieplenie budynków wyeliminowało wiele problemów. Dla dzieci ważne jest to, że będą miały ciepłe, przytulne sale, w których można otworzyć wreszcie okna, w których można swobodnie się poruszać w ubraniu takim, jakie można nosić w budynku, bo nie ukrywam, że były różnice temperatur w salach, a na przewiązkach także trzeba było dzieciom ubierać sweterki i chronić je przed tymi zmianami. W tej chwili jest wszędzie cieplutko, wszędzie miło. W ramach inwestycji udało się wyremontować dachy, docieplić ściany, a także wymienić drzwi, okna i kaloryfery. Duża inwestycja, ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych, z czego 1 900 000 dofinansowania. To unijne środki, tak ważne dla nas, które pokazują, jaki jest ich wymiar. No, przede wszystkim miejsce wygląda bardzo ładnie, jest usytuowane w osiedlu. No a też nie da się ukryć, że ważne są aspekty ekonomiczne, czyli zmniejszenie użycia energii. Jest ciepło, ładnie i przyjemnie. Czego chcieć więcej? Tylko kolejnych nowych inwestycji. Termomodernizację udało się zakończyć w niespełna 8 miesięcy.